Racja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, PiS, dzisiaj praktycznie nieobecny, przy pomocy dwóch państw z Platformy podarował w tym roku 2 miliardy dla TVP, czy dla mediów publicznych, poprzez emisję skarbowych papierów wartościowych. Analogiczny mechanizm bazujący na emisji skarbowych papierów wartościowych zastosowano w 2019 roku, wprowadzając rekompensatę z tytułu utraconych w latach 2018-19 opłat abonamentowych z tytułu zwolnień. Media publiczne dostały wtedy z budżetu 1 260 000 000. I teraz mam trzy pytania. Po pierwsze, jak media publiczne upłynniły te skarbowe papiery wartościowe? Czyli co się z nimi stało? Jak oni je sprzedali? Drugie, kto je kupił? I trzecie, czy to było po cenie emisji, czy to była inna kwota? Jeśli tak, jaka to była kwota? Dziękuję. Ciekawe pytania. Pani poseł Urszula Augustyn, Klub Parlamentarny.